Dzień dobry, witam was na kanale Głowa do Góry. I tak sobie myślę, mógłbym zacząć od wymienienia wspinaczkowych osiągnięć mojego dzisiejszego rozmówcy, albo powiedzenia, że on razem z Wojtkiem Kurtyką wszedł na pierwszą wielką ścianę ośmiotysięcznika w Stróżu Alpejskim, a tę historię możecie poznać w 12 odcinku podcastu i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, ale tak sobie myślę, że najlepszą możliwą zachętą i rekomendacją jest to, że moim zdaniem to jest człowiek, od którego bije taka ogromna, najczystsza możliwa pasja do gór. I pomyślałem sobie, kiedy montowałem ten odcinek i z siłą rzeczy słuchałem tej rozmowy ponownie, że jeżeli pasji do gór można się uczyć, to powinniśmy się jej wszyscy uczyć właśnie od Ludwika Wilczyńskiego, czyli mojego rozmówcy w 13 odcinku podcastu Głowa do Góry, na której już teraz was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, bo to jest bardzo ciekawa rozmowa. Teraz nie przedłużam, zapraszam was serdecznie na ten odcinek wypełniony, tak jak wspomniałem, pasją do gór po same brzegi, aż się wylewa. Zapraszam was serdecznie. Podcast Głowa do Góry. Odcinek 13. Dawniej nie było projektów, tylko marzenia. Rozmowa z Ludwikiem Wilczyńskim. Dzień dobry, to jest 13 już odcinek podcastu Głowa do Góry, a w nim dziś gościem pan Ludwik Wilczyński. Dzień dobry. Dzień dobry, strasznie mi miło, że możemy porozmawiać i bardzo się cieszę, że zgodził się pan na tę rozmowę w tej przepięknej okolicy, bo mieszka pan w przepięknej okolicy pod Krakowem. Nie będziemy zdradzać dokładnie gdzie. Chciałbym zapytać pana o początek. Pamięta pan pierwszy raz, kiedy pan się wspinał? Tak, oczywiście. To była droga, którą robią prawie wszyscy początkujący, czyli grań Kościelca. To był pana pierwszy raz, tak? Tak, ta pierwsza wspinaczka. No poza jakimiś kamieniami oczywiście, gdzie też próbowałem się wspinać. No, to się pamięta, dlatego że to wrażenia były wtedy bardzo silne, jak wszystkie pierwsze razy w życiu. A to jakie było otoczenie tego zdarzenia? To znaczy, ktoś pana tam zabrał, czy... Tak, no wtedy, bo to był rok 68, wtedy było tak, że po prostu starsi koledzy, którzy byli członkami zwyczajnymi klubu wysokogórskiego, szkolili kolegów takich, którzy zaczynali. No i właśnie taki kolega starszy ode mnie dużo, Andrzej Kozłowski, szkolił mnie, poszedł ze mną na kilka dróg w Tatrach. Ale właśnie pytam o ten absolutnie pierwszy raz, tak? Tak, to była moja... Chodziłem po górach oczywiście turystycznie, ale pierwsza wspinaczka to była właśnie grań Kościelca. Bo to było tak, że w klubie wysokogórskim wtedy trzeba było mieć członka wprowadzającego, prawda? Tak, dwóch nawet. I skąd wziąć kogoś takiego, jeżeli jeszcze się nie jest w środowisku? To no jest ja, miałem paradoks, kolegę, nie? Ja miałem kolegę, przyjaciela, który mnie namawiał do wspinania. To był kolega ze szkoły, kolega szkolny. I on zaczął się wspinać rok wcześniej, namawiał mnie. Kogoś tam jeszcze poprosiłem o wsparcie i w ten sposób dostałem się do klubu wysokogórskiego. No i z pańskiego pokolenia wtedy bardzo dużo osób się świetnie wspinało i zastanawiam się, czy myślał pan nad tym, co sprawiło, że to pokolenie pańskie jest tak wybitne w górach? Bo z tego okresu osoby urodzone w podobnym okresie co pan, no to jest tam multum świetnych wspinaczy, prawda? No, przede wszystkim przed nami było pokolenie, które jakby zaczęło, jakby budowało polską pozycję w alpinizmie, nie w himalaizmie, ale wszystko to jest alpinizm, ale mam na myśli Alpy, Kaukaz, pokolenie Gienka Chrobaka, Andrzeja Heinricha, to były takie najwybitniejsze, Janusz Kurczap,
to oni właśnie wprowadzali nas do światowego alpinizmu. Tadek Łaukaitys, który był prezesem klubu, do którego ja należałem i takim moim mistrzem. No i właśnie od niego i od Genia Chrobaka uczyłem się no, takiego wielkiego alpinizmu. Mhm. W sumie Janek Chrobak to jest postać, o którą w ogóle chciałem pana zapytać, bo w zasadzie dla mojego pokolenia no to już, to już są legendy, tak? To już jest tylko czytanie, słuchanie o tym, jaka to była wielka postać. Czy ma pan jakąś historię, która jest w stanie ukazać go może w takim, uchwycić jego istotę? Żeby ktoś taki jak ja mógł jakby poznać tego człowieka. No, Gierek Chrobak był, ja pisałem zresztą o nim taki wspomnieniowy artykuł w Taterniku, bo uważam, że to jest postać trochę zapomniana, która miała olbrzymi wpływ na wszystkich wspinaczy, przynajmniej mojego pokolenia, ale w związku z tym i następnych. To był człowiek obdarzony takim talentem ruchowym przede wszystkim i dużą fantazją, poczuciem wolności, któremu towarzyszyło prawdopodobnie nie tylko w górach, ale i poza górami. I ta łatwość poruszania się, to zresztą wszyscy jego partnerzy podkreślają, że on wspinał się jakby bez wysiłku, ale też i nie nerwowo, nie szybko, wspinał się płynnie. I to oczywiście to już były czasy, kiedy czołówka zaczynała trenować. Janek Chrobak oczywiście wspinał się dużo w skałach. Natomiast to, co chyba stanowiło najważniejszą część jego alpinistycznej jakby strony wspinaczkowej, to był jego rozmach. On po prostu, jeżeli był w górach, to atakował cele najtrudniejsze. Jeżeli znalazł się w Alpach, to próbował robić nowe drogi, czy powtarzać drogi, które robiła ówczesna czołówka mieszkająca w Alpach, prawda? Także takie przejścia jak Wielki Filar Narożny, Nowa Droga z Gienkiem, z Tadkiem Łaukaitysem i z Andrzejem Mrozem, który też był wielką postacią właśnie tego pokolenia. No, to jest taki symbol, polski ślad z końca lat 60., który zrobił olbrzymie wrażenie. Mhm. No i to właśnie pomysłodawcą był Gienek. On był zresztą takim wyszukiwaczem problemów, czyli miał listę ścian czy szczytów, które chętnie by zdobył, i zbierał materiały w bazie, kiedy już się znaleźliśmy gdzieś tam. No ja z nim razem byłem w Andach peruwiańskich, gdzie Gienek wymyślił atakowanie trudnego technicznie filara, sześciotysięcznika, który się nazywa Wandoy OST, czyli West. I co było charakterystyczne, to Gienek spędzał na obserwacji problemu bardzo dużo czasu. Lornetował, analizował, każde miejsce niebezpieczne tam starał się jakoś oswoić, przynajmniej tak wizualnie. I jego wiedza o urwisku była tak szczegółowa, że jak rozmawialiśmy o tym na przykład przy kolacji, to połowa zespołu nie wiedziała, o czym on mówi, bo zbyt to było szczegółowe, żeby się połapać w tym, co Gienek ma na myśli. Nie? Rozumiem. W ogóle ta wyprawa w te Andy peruwiańskie to jest fascynująca sprawa. Mam wrażenie, że dla kogoś, kto nie ma takiej wiedzy jakby potocznej, środowiskowej, ciężko jest w ogóle trafić na takie informacje, a to była chyba niesamowita przygoda dla was. Tak, nie tylko nasza wyprawa. Było kilka wypraw. Była śląska wyprawa, była wyprawa zakopiańska. Wszystkie miały znaczące sukcesy sportowe. No a dla nas to była przygoda życia, bo jak żeśmy się wyrwali z tego nudnego PRL-u, do Ameryki Południowej, no to gdzie się tańczyło, śpiewało i piło jakieś miejscowe alkohole, to no ale sama egzotyka tego kraju. Działały inaczej niż polskie? Słucham? Działały inaczej niż polskie?
działały tak samo, ale jednak zupełnie inaczej wyglądały i smakowały. Rozumiem, bo tamte rejony są znane też z innych substancji psychoaktywnych, nie? No tak, tak, ale myśmy byli podejmowani przez taką rodzinę zacną z Limy. Oni raczej używali tradycyjnych trunków używali. No a Gieniu Chrobak, wracając do Gienia, ta jego odwaga, rozmach w poszukiwaniu problemów i również i taki, ja bym to określił jako rebeliancki taki rys charakteru, bo on potrafił się sprzeciwiać i w pracy, i w życiu codziennym, i w górach też miał bardzo niezależne sądy. Także pobyt z Gieniem w takim kraju jak Ameryka Południowa, no to była sama przyjemność. Dyskutowaliśmy o różnych rzeczach, o górach również. Jego poglądy na wspinanie były już w tamtych czasach, miały charakter taki właśnie bardzo sportowy, czyli najpierw jakieś marzenie. No bo właśnie wtedy były marzenia, a nie projekty. Było najpierw marzenie, potem Gieniu zabierał się do tego uczciwie, technicznie do rozpracowania i do zaplanowania tego przejścia i potem w ścianie odgrywał decydującą rolę. Jak to powiedział w wywiadzie, który zrobiłem z Tadziem Łukajtysem, Gieniu przeważnie mówił: dajcie mi, ja poprowadzę. No ale dlaczego ty? No bo ja to przekoszę. Wtedy się mówiło zakosić coś, czyli coś przejść, bo ja to przekoszę, tak mówił Gieniu. I rzeczywiście zazwyczaj dawał radę. Czyli to był jego pomysł z tym wyjazdem w Andy? To nie był jego pomysł, ale problemy, które tam żeśmy rozwiązywali, to był w dużej mierze jego pomysł. Czyli jadąc tam wiedzieliście, że ten Wandoy Oest będzie waszym celem? Czy nie? Czy to było tak, że weszliście w te dziewicze góry, bo tam wiele miejsc, prawda, dopiero odkrywaliście? Wydaje mi się, że Genek miał listę problemów i ten Wandoy był na tej liście. Okay. A potem oczywiście to się konkretyzowało, bo w górach jednak trzeba się przyglądać, jak wygląda sytuacja. A jak pan wspomina tę wspinaczkę na To w zasadzie była moja pierwsza taka wielka już w górach lodowcowych wspinaczka, bo ja przedtem byłem tylko w Alpach, no na jakiejś łatwej grani. Byłem w Alpach, ale niczego znaczącego tam nie zrobiłem. W Tatrach już miałem jakieś osiągnięcia. Natomiast to była pierwsza wielka droga, kilkudniowa wspinaczka, bo to trwało 6 dni i kończyliśmy ją na tak zwanych ostatnich nogach. Bez jedzenia, z niezabezpieczonym zejściem, także to wielka przygoda. Jakie uczucia towarzyszą w takim momencie, kiedy człowiek pierwszy raz jest na takiej kilkudniowej wspinaczce, przekosił taką gigantyczną ścianę i ostatnie 2 dni spędza bez jedzenia. Czy to jest panika, czy to jest... Co się wtedy myśli? Przy takim wysiłku, jaki towarzyszy wspinaniu, kontakt z lodówką jest tak zerwany, że w zasadzie o jedzeniu się nie myśli. Bardziej się myśli o jedzeniu w pieleszach domowych, jeżeli w górach. No, słabnie się po prostu, ale zdrowy młody człowiek jest w stanie wytrzymać spokojnie 2-3 dni bez jedzenia i jeszcze wspinać się, tak? Bywało to wielokrotnie. A jak to jest wchodzić w zupełnie nieznane? Bo w Andach, zdaje się, wiele miejsc to dopiero nazywaliście. One były wcześniej nieodkryte. Lodowiec Polaków, tak? Kilka szczytów. No, Lodowiec Polaków to było przed wojną, przed II wojną światową. Aha, okej. Natomiast oczywiście były tam jakieś szczyty, które myśmy nazywali. Część z nich okazało się, że już została zdobyta, bo informacja była bardzo słaba. No ale były to góry jeszcze ciągle, w których może było dużo miejsca, prawda? Nie tak jak w Alpach, gdzie już nowa droga zazwyczaj była wciśnięta pomiędzy dwie inne. Ale tak się dzieje w każdych górach. Teraz się to dzieje w Himalajach, prawda? Że w zasadzie wszystkie problemy wejścia na szczyt
po wejściu Nepalczyków na K2 nareszcie to zostało już odfajkowane, no i można kontynuować proces, który zaczął się w latach 70., 80., czyli ten tak zwany Alpenstyle, który nie jest pomysłem dzisiejszym, tylko sprzed 40 lat. Mhm. Wśród wspinaczy jest gigantyczna różnorodność tego, z jakich środowisk się wywodzą, czym się zajmują, jakie mają inne hobby. Czy widzi pan jakąś wspólną cechę wśród nich, która sprawia, że ci przeróżni ludzie stają się wspinaczami? Ja myślę, że środowisko wspinaczkowe niczym się nie różni składem od innych środowisk. To są młodzi ludzie, których wyróżnia tylko to, że im na czymś zależy, prawda? W odróżnieniu od dosyć licznej grupy młodych ludzi, którym tak naprawdę na niczym specjalnym nie zależy. Tak się błąkają trochę po życiu. Wydaje mi się, że pasjonaci różnej maści, również i wspinacze, to są właśnie młodzi ludzie, którzy czekają w życiu na jakąś wielką sprawę. No i ja w każdym razie pamiętam, że w tym nudnym PRL-u, bo to było to, co dla młodego człowieka było najważniejsze w PRL-u, czy najbardziej dotkliwe, to była śmiertelna nuda. Mhm. Śmiertelna nuda i w zasadzie pół młodości ubiegało na oczekiwaniu na jakąś dużą sprawę. No i dla mnie na przykład alpinizm był taką dużą sprawą. Dla wielu innych młodych ludzi inne sprawy były wielkie, takie, które były, nie potrzeba było się angażować politycznie, prawda? Cała przestrzeń sztuki, twórczości czy pracy naukowej. Wielu ludzi angażowało się w to z całą pasją i oddaniem, prawda? I ja nie sądzę, żeby alpinizm był czymś wyjątkowym. Mhm. Okej, okay. Przyjmuję. Pan powiedział kiedyś, że największa radość ze wspinania jest wtedy, kiedy czuje pan, że jest zapas do granicy ryzyka. I co to właściwie znaczy? Ja nigdy nie byłem fanem walki tak zwanej do końca, mhm. w której specjalistą największym był może Jurek Kukuczka, jeszcze paru innych. Mnie bawiło najbardziej dobre stylowo przejście. No, będę się powtarzał. No, lubię kończyć drogę i schodzić ze szczytu, wiedząc, jak się nazywam. Rozumiem. Czyli w pełni sił. Może nie w pełni, ale tak, żeby to nie było ocieranie się o śmierć. W ogóle jestem przeciwnikiem robienia z gór czegoś w rodzaju wojny, czy walki z górami. No, dla mnie to jest zupełnie przestrzeń, której ja nie dotykam. Mhm. Miał pan wielu partnerów wspinaczkowych, którzy są bardzo dużymi postaciami. I który z nich był taki najbardziej, no nie wiem, niezwykły? Który z nich wywarł na pana największy wpływ? No to, trzeba odróżnić po prostu partnerów, z którymi robiłem jakby najtrudniejsze drogi. I to tutaj bym wymienił właśnie Genia Chrobaka, czy Tadzia Łaukajtysa, czy Wojtka Kurtykę. To są ludzie, z którymi łączy mnie bardzo wiele. No ale największe, najbliższe więzi to były z przyjaciółmi, którzy niekoniecznie byli wielkimi wspinaczami, ale no, na przykład moim świetnym partnerem i przyjacielem zarazem był Heniek Zakrzewski, Walek Fiut, który też brał udział w narodowych ekspedycjach. A Heniek Zakrzewski był takim człowiekiem o bardzo dużych możliwościach technicznych, ale nigdy był człowiekiem bardzo cichym, skrytym.
ale mieliśmy świetny kontakt, byliśmy po prostu przyjaciółmi, akceptowaliśmy się jakby bez reszty. Mm-hmm. A co decydowało o tym, czy pan pojedzie na jakąś wyprawę, czy nie? Czy tu Himalaje, czy może jednak pojedzie pan gdzie indziej? Czy się pan wybierze na taką długą, na taki długi czas gdzieś tam hen daleko, czy... No ja już hen daleko się nigdy już się nie wybiorę, bo jestem za stary. Ale kiedyś to jednak w dużej mierze był przypadek. Takim człowiekiem, który kierował jakby swoimi marzeniami, to był właśnie Wojtek Kurtyka. On miał pomysły, miał listę marzeń, które chciał spełnić. No i często bywało tak, że partnerzy po prostu zainteresowani tym, co on na ten temat mówił, no, podążali za nim, prawda? Tak jak za Andrzejem Zawadą podążała czołówka, którą on zapraszał do udziału w wyprawie, ale pomysł był jego, prawda? Mm-hmm, no tak. To byli tacy, no można powiedzieć, jeżeli chodzi o pomysły, o cele, liderzy. Wojtek Kurtyka liderem tego stylu alpejskiego, a Andrzej Zawada, no dużych wypraw, które dokonywały resztek eksploracji w Himalajach. Bo to już były, właściwie eksploracja ta taka podstawowa była zakończona. On wymyślił eksplorację zimową, no i jeszcze rozwiązywaliśmy też ostatnie wejścia szczytowe na ośmiotysięczniki, na wierzchołki ośmiotysięczników. Z tego co pamiętam, to na pewno dwa były. Czyli Yalongkang i Broad Peak Middle. Czyli to były jeszcze wierzchołki ośmiotysięczne, prawda? I chodzi o wejścia zimowe, czy... Nie, chodzi o wejścia, o pierwsze wejścia w ogóle, prawda? Mm-hmm. No a wejść zimowych, no to wiadomo, to jest historia znana. Skończyła się właśnie ta historia, tak. Przynajmniej jeżeli chodzi o 8 tysięcy. Zmieniając temat, pan ma wykształcenie muzyczne. Muzyczne średnie, tak. Mm-hmm. A kończyłem studia filologii klasycznej w Toruniu na uniwersytecie. Czy dużo jest wspinaczy muzyków? No, mój pierwszy partner, który mnie namawiał do wspinania, to właśnie był kolega ze szkoły. Pianista. Czy ta wrażliwość muzyczna jakoś wpływa na podejście do gór, na to, jak człowiek się w nich zachowuje, jakie ma do nich podejście? Ja myślę, że może ułatwiać kontakt z przyrodą, ale nie sądzę, żeby to było decydujące. Aha. No, tak jak powiedziałem, mnie się wydaje, że do wspinania garną się ludzie o bardzo różnych predyspozycjach i chyba byłoby to nadużycie, gdyby powiedzieć, że muzycy akurat, chociaż jest ich trochę. Nie, bardziej pytałem w takim kontekście, czy jest coś, co pan czuje, że może jest wspólnego pomiędzy muzyką a górami, a wspinaniem, czy coś, na przykład jakiś aspekt wspinania, który... Myśli pan, że nie postrzegałby go pan w ten sposób, gdyby nie to, że ma pan kontakt z muzyką jakiś tam większy niż przeciętny człowiek? To co wspólne, to ja uważam, to jest instynktowne podejście do tej przestrzeni, jaką jest muzyka i tej przestrzeni, jaką są góry. Ja mam o wiele prostszą jakby prostsze zdanie na temat motywacji do działalności w górach. Mnie się wydaje, że poszukiwanie wolności wcale nie jest warunkiem bycia wspinaczem i bycia w górach. W górach można moim zdaniem znaleźć wolność, ale w sensie fizycznym. Natomiast w sensie duchowym, jeżeli ktoś nie potrafi być wolny tu, teraz, w mieście, w Krakowie, w więzieniu, to nie znajdzie wolności również w górach. Takie jest moje zdanie. Także ta przestrzeń, którą są góry, to jest dla mnie przestrzeń doznań głównie fizycznych. To jest wolność w sensie fizycznym. Dużo powietrza.
przestrzeń. Przecież przepaść jest takim rodzajem przestrzeni bardzo dziwnym, do którego nie jesteśmy przyzwyczajeni. To budzi przerażenie początkowo, prawda? I w tym sensie góry wyzwalają w nas jakieś instynkty, o których zapomnieliśmy. Strach taki zwierzęcy przed upadkiem z wysokości, wrażliwość na to, co się dzieje naokoło, strach przed pogodą, to, co mają zwierzęta, czują nadciągającą jakąś tam zawieruchę czy katastrofę. No i góry wyostrzają w nas te zmysły, instynkty. No a wielokrotnie w czasie dyskusji na temat motywacji górskiej wyrażałem zdanie, że większość zaczyna się wspinać czy chodzić po górach, bo to jest wszystko to samo. Tak jak się zaczyna śpiewać i tańczyć. Po prostu przychodzi ochota na coś takiego, jakiś nadmiar. No i tyle. No i okazuje się, że fajne, tak? Okazuje się, że to wystarcza, żeby podejmować wielkie wyzwania w górach. To jest po prostu jakiś nadmiar energii, trochę wyobraźni, trochę bezczelności, ale bardziej bym to wiązał ze sferą fizycznego poczucia wolności, aniżeli z jakąś tam filozofią czy duchowymi poszukiwaniami. Piotr Pustelnik, z którym rozmawiałem niedawno, powiedział, że każdy wspinacz jest indywidualistą z wybujałem ego i że to jest okej. Okay. Czy pan też tak do tego podchodzi? Ja myślę, że wspinanie jest rodzajem kreacji, a każda kreacja prowadzi do jednak trochę egocentryzmu, skupienia na sobie. Nie tylko kreacja wspinaczkowa. Każda kreacja to jest zaglądanie w głąb siebie, prawda? Mhm. Także nie widzę tu żadnej wyjątkowej pozycji alpinizmu. To się dzieje, dokładnie ten sam mechanizm. No sądzę, że wspinanie jest wynikiem pewnego nadmiaru i w sensie duchowym, i w sensie fizycznym, i nie widzę różnicy pomiędzy kreacją w sztuce i kreacją w górach. To znaczy jest różnica oczywiście jakościowa, to inna kategoria, ale mam na myśli samo zaangażowanie, i niebezpieczeństwem każdej kreacji jest skupienie na sobie. Mhm. I oczywiście w alpinizmie wielu ludzi to egocentrycy, ale nie szukając daleko, w każdej sztuce, w muzyce też się tam roi od egocentryków. No tak, prawda? Tak. A mimo to tworzą się z nich zespoły. Tak samo mimo to, a może właśnie dlatego. A może dlatego. Tak. I się uzupełniają. To też jest w sumie fajny wątek, który poruszył pan Pustelnik, że w zespole każdy z tych indywidualistów musi oddać do zespołu tę część swojego indywidualizmu, która do niego pasuje. Jakoś tak pięknie to zabrzmiało. No tak, to zależy od tego, czy się jest otwartym na potrzeby partnerów, prawda? I tutaj jest tak jak w życiu, również we wspinaniu, bardzo różni ludzie, od takich, którzy są trochę głusi na potrzeby partnerów, do takich, którzy są bardzo otwarci i tacy empatyczni, prawda? No, niczym się to nie różni od tego, co mamy w życiu na co dzień. To tylko tak się wydaje, że w górach dzieje się coś wyjątkowego. Wyjątkowa jest tylko sceneria, a te wszystkie rozgrywki między ludźmi są dokładnie takie jak tutaj. To ciekawe podejście. Takie jest moje zdanie. Czy mogę pana zapytać, jak pan zareagował na wywiad Wojtka Kurtyki? Jak pan go przeczytał? Znaczy, ja się niechętnie na ten temat wypowiadam, bo się zrobiła burza, ale ja się ogólnie zgadzam
ze wszystkim, co Wojtek napisał na temat himalaizmu, na temat tego, że polskie środowisko alpinistyczne jakby przegapiło moment, kiedy należało zamknąć jakiś etap. I wydaje mi się, że początek lat 90. to powinien się skończyć etap, który zaczął Andrzej Zawada. Zaczął się 10 lat wcześniej, albo może kilkanaście lat wcześniej, zaczął się kolejny etap himalaizmu, czyli styl alpejski w Himalajach, i należało większą wagę przyłożyć do tego, żeby jednak wspinacze, wspaniali wspinacze techniczni, których mieliśmy w latach 90. i w latach 2000, żeby im dać szansę wzięcia udziału w tym, co było istotą himalaizmu w tym czasie. Czyli styl alpejski, rozwiązywanie problemów ścianowych, wejścia niezdobytymi graniami. No niestety polskie środowisko skupiło się na himalaizmie zimowym, co krytykuje Wojtek w paru miejscach bardzo ostro. Szczególnie oceny personalne są częściowo niesprawiedliwe, ale ja się z nim zgadzam. Ja się z nim zgadzam w ocenie polskiego himalaizmu ostatnich, powiedzmy, 20-30 lat. A czy pan, jak pojawia się tego typu wątek, tego typu temat, to ma pan w sobie taką jakąś potrzebę lub pokusę zabrania głosu? Ja zabierałem głos wielokrotnie, tylko nie w sposób tak dostępny dla publiki, ale w kilku miejscach pisałem rzeczy, które w ogólnych założeniach zgadzają się z tym, co na temat polskiego himalaizmu napisał Wojtek Kurtyka. Mhm. Czy w ogóle odczuwa pan taką potrzebę opowiadania o swoich dokonaniach w górach, o tym, co dzieje się tam w górach, o tym, co pan przeżył w górach? Odczuwam potrzebę, tak jak każdy człowiek, wspominania. Mhm. Oczywiście najlepiej się wspomina w gronie przyjaciół, ludzi, którym niczego nie trzeba tłumaczyć, prawda? Mhm. I gdzieś tam jakieś wieczorne pory w schroniskach coraz rzadziej, ale jednak jeszcze się spotykamy i wspominamy. Także to jest chyba najmilsza forma rozmowa po prostu. Mhm. Fajnie byłoby posłuchać takich wspominek z boku. Moglibyście to kiedyś nagrać i podesłać, żeby może ludzie, którzy też obserwują teraz ten cały dyskurs, mogły spojrzeć na to wszystko od waszej strony, takiej wewnętrznej. No bo w sumie teraz ta cała dyskusja jest bardzo publiczna i dzieje się to gdzieś na łamach takiej gazety, którą czyta dużo ludzi, a mam wrażenie, że dużo rzeczy, dużo fajniejszych nie jest opowiadane na tak szeroką skalę. No tak. Na pewno można powiedzieć, że te przestrzenie, jakie stanowią polskie Himalaje i Polski Związek Alpinizmu, nie były dawno wietrzone. Okej. Okay. To na tym poprzestańmy. Czy uważa pan, że wspinanie jest społecznie degradujące? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, bo jest to rodzaj fascynacji, który często, chociaż nie zawsze, ale często odbiera szansę na realizację innych, czy na doskonalenie innych predyspozycji, które młodzi ludzie dostali, prawda? No, zdarzało się w każdym razie w tych latach, które ja pamiętam, zdarzało się bardzo różnie, tak jak to w życiu bywa, też w alpinizmie chyba nie jest to wyjątkiem, że ludzie, którzy mieli sukcesy w jakiejś dziedzinie, powiedzmy początkujący naukowcy, nagle zafascynowani górami czy jakąkolwiek inną sprawą, porzucali tą swoją dziedzinę, do której mieli predyspozycję, bo ta fascynacja jakby ich kierowała ich gdzie indziej. No więc w tym sensie, jeżeli ktoś wybierał góry,
zamiast albo porzucając inne swoje talenty, zaniedbując, to w tym sensie można powiedzieć, że pasja może być degradująca, prawda? Bo mamy przykłady wielu wspaniałych wspinaczy, którzy porzucili swoją drogę jako naukowców czy jako specjalistów w różnych dziedzinach, ale i mamy takich, którzy odnosili wielkie sukcesy i jednocześnie kontynuowali swoją pracę naukową. Dzisiaj są cenionymi specjalistami w różnych dziedzinach. Także tak jak w życiu, to niczego nowego alpinizm tutaj nie stworzył. No właśnie dlatego tutaj chciałem zgłębić ten temat, bo w takim rozumieniu każda pasja może być społecznie degradująca, tak? Każda, która wciąga jakby religijnie, tak? Z takim, no bo jednak z tego co pamiętam, duża część naszego środowiska, no to jednak byli fanatycy. Okej. Byliśmy takimi górskimi fanatykami. Chyba ten fanatyzm jest warunkiem koniecznym, żeby dojść na taki poziom w tym, co robiliście. No tak, tak, oczywiście, bo te wyzwania są i niebezpieczne i wymagają całkowitego zaangażowania. No, w tym znaczeniu gdzieś to rzeczywiście napisałem, że to może być degradujące. Tak, bo to dokładnie to był pański cytat i dlatego właśnie chciałem tak. O to zagadnąć. Ja paniał aluzję. Tak. Mam pytanie na gdyby. Gdyby się pan urodził 40 lat później, to myśli pan, że pańska pasja wspinaczkowa byłaby równie silna i droga mogłaby przebiec jakby z podobną intensywnością, bo na pewno nie tak samo, no bo czasy są inne. To znaczy, muszę wziąć pod uwagę jednak, że mieszkałem na nizinach i moja droga do gór była przypadkiem jednak. To spotkałem człowieka, który mnie do tego namawiał, więc ja nie wiem, co by było 40 lat później, prawda? Być może w ogóle bym w góry nie trafił. Co innego ktoś, kto mieszka pod górami i ma jeszcze jakieś tradycje rodzinne, no to jest zupełnie inna droga. No ale gdybym trafił do wspinania dzisiaj, no to prawdopodobnie robiłbym podobne rzeczy jak młodzi ludzie dzisiaj, prawda? Nie wiem, trudno mi sobie wyobrazić, żebym robił kompletnie co innego niż moi rówieśnicy. Rozumiem. Po prostu zastanawiam się, czy ma pan takie poczucie, że ta pasja wspinaczkowa i ten jakby pociąg do gór jest tak silny, że w jakichkolwiek warunkach nie przyszłoby mu się rozwijać, to byłby równie silny. Ależ tak, że ja mam młodszych kolegów, przewodników na przykład, którzy są wspaniałymi wspinaczami. Ja nie widzę żadnej różnicy w ich podejściu. To oczywiście są inne gadżety, jest nowy sprzęt, jest troszeczkę więcej takiego marketingu, prawda? Więcej zdjęć, więcej filmów, więcej książek. To jest, ociera się to wszystko bardziej o popkulturę. Ale jak tak spojrzeć w przeszłość, to wspinacze zawsze przykładali wagę do tego, żeby te przecież książki powstawały już w XIX stuleciu, prawda? I to duża ilość. Książki górskie, tak? O ówczesnym alpinizmie, oczywiście. I jak przejrzeć stare roczniki pism górskich, to tam są dokładnie takie same spory, nawet zarzuty o oszustwo i tak dalej. Tylko że my dzisiaj o tym nie pamiętamy, ale to te media, które były wtedy dostępne, no to były używane. Dzisiaj są inne media, komunikacja jest błyskawiczna, w związku z tym jak ktoś kichnie, to już za sekundę w internecie mówią mu na zdrowie, prawda? Tak. W sumie mam temat pokrewny, bo zastanawiam się, jak to jest i jak ciężko jest podjąć decyzję o wyjeździe na wyprawę na ponad pół roku, gdzie też jest to wyprawa, na której się nie zarabia, no bo na przykład dzisiaj widzimy Andrzej Bargiel jest w Karakorum, no to tam wszystkie filmy są opatrzone pięknie logami sponsorów i jakby no wiemy, z czym to się wiąże. No a wtedy takie pół roku poza domem, no to było po prostu pół roku poza domem. No tak, tak.
ja byłem pół roku poza domem jeszcze, jak nie miałem rodziny. Natomiast do dzisiaj odczuwam wyrzuty sumienia, mimo że nie byłem nawet na połowie tych wypraw, na których był czy Wojtek Kurtyka, czy Jurek Kukuczka, czy inni. Odczuwam do dzisiaj wyrzuty sumienia, że po prostu wyjechałem i straciłem kontakt z rodziną na przykład na 3-4 miesiące, prawda? Wtedy ten fanatyzm górski jakoś człowieka usprawiedliwiał, przynajmniej we własnych oczach. No ale to mi się wydaje, że to był największy problem. Nawet nie to, że się w tym czasie nie zarabiało pieniędzy, tylko no, trzeba się było zdecydować na wyjazd, na zupełnie pobyt w innej przestrzeni. Rodzina sobie żyła w tym czasie swoim życiem. Mm-hmm. I to jest minus tej działalności. Czy to był największy kłopot przy podejmowaniu tych decyzji? Dla mnie tak. Dla mnie tak. Każda ryzykowna sytuacja w górach to była obawa, że, no jakby to powiedzieć, że no że jeżeli stanie się coś złego, to ja zawiodę po prostu rodzinę. Dzieci, prawda, które liczą na to, że ojciec wróci. Gdzieś trafiłem. Także te decyzje. Jesteśmy bardzo blisko tego, o czym pisał również Wojtek Kurtyka, że tych cena za sukcesy polskiego himalaizmu była zdecydowanie za wysoka. To jest moje zdanie od wielu lat i nie da się z tym dyskutować i zbyć tego jakimkolwiek stwierdzeniem. Ja uważam, że po prostu strach w górach, strach nie tylko o swoje życie, ale o bliskich, to jest bardzo dobra motywacja do podejmowania decyzji w górach. Mhm. Bo gdzieś trafiłem na tę informację, że pan po Kanczędzondze zimowej w 1986, kiedy zginął Andrzej Czok, powiedział sobie, że koniec. No tak mi się wydawało, tak. Zastanawiam się, gdzieś argumentem kontrującym wypowiedzi Wojtka Kurtyki jest to, że każdy zna ryzyko, z jakim związany jest alpinizm. I zastanawiam się, czy przykłady, czy pana, czy właśnie Wojtka Kurtyki nie świadczył o tym, że to ryzyko da się kontrolować? To nie jest teza, to jest pytanie. Czy to ryzyko da się kontrolować? I trzymać się po prostu z daleka od niego? Znaczy to ryzyko da się minimalizować. Ja uważam, że żyjemy w kraju, i pan i ja, w tym samym kraju, w którym cena życia jest chyba trochę niższa niż na zachód od nas. I jeżeli przypomnimy sobie, że w Polsce na drogach i w wodzie ginie średniej wielkości gmina, tak? To moim zdaniem to wiele wyjaśnia. Mm-hmm. I również i to, że cena za polskie sukcesy w Himalajach była za wysoka. Dlatego, że po prostu akceptowało się ryzyko, którego inni nie akceptowali. No i wtedy faktura przychodzi, prawda? Giną ludzie. No przecież więcej niż połowa polskiej czołówki himalajskiej po prostu została w górach. Mhm. Zmienię temat na lżejszy. Czy miał pan kiedyś tak, że był pan w ścianie i nie mógł pan wytrzymać ze śmiechu? No to wielokrotnie, oczywiście. To młodzi ludzie, którzy podejmują jakieś wyzwanie, ktoś tam coś zrobił śmiesznego, nawet ocierając się o niebezpieczeństwo, no to oczywiście głośny śmiech często towarzyszy wspinaczom. Jest pan w stanie nie sobie tylko w schronisku przypomnieć jakąś taką sytuację? No, było ich wiele, ale wesołość budzą
tak jak i na nizinach, małe nieszczęścia partnerów, prawda, które nie kończą się oczywiście tragicznie. Jasne. Ktoś tam przeleciał się bez ujemnych skutków, a bardzo tego nie chciał, tak? To budzi zawsze wesołość. To drugie pytanie z tej samej kategorii. Czy miał pan kiedyś tak, że pomyślał sobie, jak już zejdziemy, to go uduszę? No tak, to spotykają się różni ludzie w górach i zdarza się, chociaż może nie tak bardzo często, bo spinamy się jednak z ludźmi, których znamy, że ktoś, kto wydawał nam się zupełnie kim innym w schronisku, jednak w górach okazało się, że to nie ta osoba. No i uduszenie oczywiście nie wchodzi w grę, ale powiedzenie sobie, że z tym gościem, czy żeby nie być seksistą z tą panią, już się nie będę wspinał. Rozumiem. Na koniec chciałem zahaczyć jeszcze o pana książkę, która się nazywa Jak dobrze nam zdobywać góry. To jest zbiór gawęd To są wspominki. Przeze mnie napisane bez ambicji literackich. To jest próba ocalenia trochę tradycji ustnej. No i również, no, Bujdałki są napisane, prawda? To jest taki w świecie wspinaczkowym, tak nazywamy wesołą relację z jakiegoś tam... Bujdałka, tak? Bujdałka, tak. O, tak. Muszę zapamiętać. Bujdałka, bajdułka, różnie na to mówią, ale w każdym razie nie jest to ścisła relacja, tylko utrzymana raczej w tonie takim wesołym i dotycząca zazwyczaj wspinania. Mhm. Ma pan ulubioną bujdałkę? No, jest takich, którzy pisali udane rzeczy. Było trochę z dzisiejszych wspinaczy. To na przykład pamiętam nazwisko Andrzeja Mirka, który w górach parę rzeczy bardzo, bardzo fajnych napisał. No, ciężko mi teraz sobie przypomnieć, ale to jest kultywowane. To będziemy szukać. Będę starał się wygrzebać kilka bujdałek i może przedstawić również na kanale. To dziękuję bardzo za tę rozmowę. Mam już więcej pytań, nie będę pana dłużej męczył. Dziękuję za tę rozmowę, to była bardzo duża przyjemność. Dla mnie również. Poczekajcie. Nie odchodźcie tak szybko, chciałbym was jeszcze tylko poprosić o to, że jeżeli wam się podobało, to zostawcie tam łapkę do góry. Ona mi się bardzo, bardzo przyda, bo przez ten projekt poboczny, o którym wspominałem na początku, tracę regularność publikacji i wtedy trochę YouTube się na mnie obraża i oglądalność i zasięgi lecą w dół. Więc łapka mi bardzo, bardzo pomoże. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, też was do tego serdecznie zachęcam. Czy oglądacie to na YouTube, czy słuchacie tego na Spotify, bez znaczenia. Wszystkich was pozdrawiam i zachęcam do komentowania, informowania mnie o tym, na przykład jeżeli macie jakieś pomysły na kolejne historie, które warto byłoby opowiedzieć, albo innych gości, których warto byłoby zaprosić, albo chcielibyście może coś przekazać panu Ludwikowi Wilczyńskiemu, albo cokolwiek innego. Zapraszam was do dyskusji w komentarzach. Głowa do góry i do zobaczenia następnym razem.